I już do ciebie wróciłem. Witaj w następnej części. Właśnie, właśnie, właśnie. Doniczki. Doniczki, one są bardzo ważne. Mają przezroczyste doniczki, oprócz zbawiennych wpływów na kondycję samej rośliny, tą fajną cechę dla nas jako hodowców, że widać dobrze przez taki plastik przezroczysty, czy podłoże gdzieś tam w głębszych warstwach być może nadal jest jeszcze wilgotne. Czasem jest tak, że wierzchnia warstwa szybko odparuje, wilgoci wydaje się sucha i jest sucha w dotyku rzeczywiście, ale gdzieś tam w głębszych warstwach widać, że jednak wilgoć tam się gromadzi w środku i ona sobie tam po prostu jest. Wtedy oczywiście nadal wstrzymujemy się od podlewania. Co jeszcze? To podłoże, no z racji faktu, o tak to jest, jak się robi coś tam jedną łapą, to podłoże z racji faktu, że rośliny nasze sterczyki są epifitami, musi być podłożem specjalnym. Gdyby czasem naszło cię na przesadzanie sterczyka, koniecznie musi to być specjalne podłoże, takie właśnie bardzo, bardzo gruboziarniste. Najlepszym podłożem będzie oczywiście specjalne podłoże dla storczyków. Ja tutaj mam, a żeby było śmiesznie, to podłoże przywiozłem sobie z urlopu z Polski, proszę bardzo. Podłoże dla storczyków. Ono jest fajne, ma naprawdę taką ciekawą strukturę, dlatego że w dużej części ono składa się z sosnowej kory. To jest kora sosny europejskiej. Jest takie właśnie bardzo leciutkie, bardzo przepuszczalne. W dużym procencie ta mieszanka składa się z jasnego torfu. Kiedyś używano korzeni polskich paproci, mchów. Niektóre z tych roślin znalazły się pod ochroną i nie wolno już ich teraz zbierać, ale no, zostawmy sobie przygotowywanie. Samodzielne podłoża do storczyków można kupić sobie i one są naprawdę odpowiednie i tylko takich powinniśmy używać. Lekkie, przepuszczalne i dla wilgoci, ale przede wszystkim też ono jest takie właśnie bardzo grubo ziarniste, powiedzmy, bo musi być też przepuszczalne dla powietrza. W naturze, gdy storczyk sobie rośnie umiejscowiony na konarze jakiegoś drzewa, on praktycznie podłoża nie ma. I dlatego korzenie nie wrastają w żaden grunt, bo tam żadnego gruntu nie ma. Oplatają jakieś tam konary drzewa i głównie są organem, który przytrzymuje całą roślinę w jakiejś tam pozycji w miarę pionowej. Może sobie nasza ćmówka rosnąć. Co jeszcze a propos podłoża? By poprawić strukturę i poprawić właściwości tego podłoża, tutaj widzisz takie drobne, białe granulki. To jest komponent, który warto dodać, jeśli go nie ma w doniczce skupionym gdzieś w sklepie z torczykiem. Te białe granuleczki to jest tak zwany perlit. Perlit jest naturalną, więc czystą. Można się nie bać o jej toksyczność, bo jest nietoksyczny zupełnie. Jest wypaloną w wysokiej temperaturze naturalną skałą wulkaniczną. Ja często dodaję też do roślin takich, które należy rzadko podlewać. Perlit ma tą fajną właściwość, że poprawia stabilność podłoża. O właśnie, tutaj nie ma tego perlitu, tam troszeczkę sobie, żeby było śmiesznie, sobie troszeczkę możemy sypnąć. I a to oczywiście naraz sypywałem dookoła wszędzie. Ale co jeszcze? Takim podobnie działającym komponentem, który poprawia strukturę podłoża, jest też sprasowana i poddana wysokiej temperaturze mika. Mika jest odmianą krzemu. Często występuje w handlu pod nazwą Fermiculite. To są takie śliczne, białawo-złotawe granulki.
I Mika. Fajne to jest, naprawdę takie aż... To po prostu ładne. I Mika, i Perlit mają tą właściwość, że gromadzą wodę z podlewania i w miarę jak woda odparowuje z pomiędzy korzeni, oddają tą wodę. Oddają tą wodę roślinie, więc ona, jeśli gdzieś tam zapomnimy sobie o podlewaniu, to roślina będzie miała możliwość pobrania sobie wody właśnie z tych dwóch komponentów. One nie są konieczne, ale dobrze mieć je jako składnik podłoża. Co jeszcze? Storczyki, tak wracając do takiej codziennej pielęgnacji storczyka, który już sobie tam w miarę jakoś rośnie i czasem nawet zaskoczy nas pięknymi kwiatami. Oprócz tego, że ważne jest odpowiednio dobrane co do ilości wody podlewanie, ważne jest również to, żeby zasilać storczyki nawozami. Bardzo charakterystyczna jest specyfika wszelkich roślin, które rosną sobie jako epifity, dlatego że one musiały nauczyć się, żyjąc w takim środowisku, na takim podłożu, gdzie nie ma dostępu do dużej ilości składników mineralnych, składników pokarmowych w podłożu, bo w podłożu nie rosną. Nauczyły się świetnie żyć i zdrowo sobie istnieć, zdrowo się rozwijać przy minimalnej ilości składników pokarmowych. Dlatego należy nawozić bezwzględnie, a zwłaszcza kwitnące, bujnie kwitnące rośliny, należy nawozić z tym, że muszą to być nawozy specjalne. Są to właśnie, ta specyfika ich polega głównie na tym, że nawozy te posiadają niezbyt duże stężenie składników pokarmowych. To jest bardzo ważne. Dobrze więc kupować jedynie nawozy, które są przeznaczone wyłącznie do uprawy storczyków, ewentualnie innych epifitów. Jest na rynku całe mnóstwo w różnej postaci. Są nawozy, które płynne i to są nawozy, nie używa się nigdy żadnych nawozów organicznych. Przenigdy. Jedynie nawozy syntetyczne. Bywają nawozy, które są po prostu rozcieńczoną mieszanką jakichś tam jonów fajnych, potrzebnych roślinie. Trochę przyciemnimy, bo tu jakoś tak guzik widać. To jest taki typowy nawóz, który bezwzględnie należy rozcieńczać z wodą dokładnie tak, jak opisuje to instrukcja podana przez producenta. Nigdy nie wolno z ilością nawozu przesadzać. Lepiej nawozić rośliny słabszą niż zalecana przez producenta dawką, niż przesadzić z nawożeniem. To naprawdę nie jest dobre. Już lepiej nawet zapomnieć o zasilaniu rośliny, niż dać tego nawozu za dużo. Także bezwzględnie według zaleceń producenta podlewamy sobie, rozcieńczając ten nawóz odpowiednio. Zwykle nakrętka służy jak jakiś dozownik. Są też na rynku bardzo fajne nawozy. Nawozy gotowe i często sprzedawane już w butelce ze zraszaczem i taki nawóz można sobie użyć już bezpośrednio, nie trzeba martwić się o to, czy stężenie nawozu przez nas przygotowane będzie odpowiednie. Po prostu otwieramy sobie koreczek, odkręcamy tam odpowiednią pozycję i zraszamy roślinę, ale tylko i wyłącznie liście. Nigdy, przenigdy nie należy moczyć kwiatów. Spryskujemy liście i spryskujemy korzenie. Bardzo ważna rzecz. Koniecznie zanim użyjemy tego gotowego nawozu, trzeba mocno zmieszać to, dlatego że składniki, które tworzą nam ten nawóz, one mają różną ciężkość i wiele z nich po prostu opada na dno. Jeszcze istnieją w handlu innego rodzaju nawozy, takie, które
Takich, których używamy w troszkę inny sposób. Można takie nawozy, nie mam właśnie do dyspozycji tylko jedną, wow, jedną rękę, więc tak to mi będzie troszkę niezgrabnie szło. Tego typu buteleczki z takim wylotem cieniutkim i robi się w ten sposób, że taką buteleczkę umieszczamy. Trzeba ją zwykle naciąć, ona najczęściej ma ten wylot zamknięty, trzeba to rozciąć jakimiś ostrymi nożyczkami czy nożem i delikatnie wsuwając pomiędzy korzenie umieszcza się taką buteleczkę na stałe. Ja jestem troszkę przewrażliwiony na punkcie zasilania storczyków i zawsze troszkę się boję, że w ten sposób aplikowany nawóz będzie jednak za dużą dawką. Dlatego nawet jeśli mam tego typu nawozy, to używam ich po prostu w rozcieńczeniu z wodą i dolewam ich jako składnik wody do podlewania po prostu i raczej nie robię takich rzeczy, żeby na stałe umieszczać takie buteleczki. No ale jest to też dobry i bardzo, bardzo wygodny sposób do utrzymania roślin w dobrej kondycji, bo no, po prostu nie mogą być głodne. Co jeszcze? Myślę, że to już koniec. Tak naprawdę na sam koniec zostawiłem jedną, jedyną rzecz dla jakiejś utrzymania jakiejś ogólnej estetyki, czego tobie na pewno nie muszę tłumaczyć. Warto podstawki, w których rosną sobie nasze rośliny, po prostu czasem również umyć i niech one sobie będą czyściutkie, wtedy cały nasz storczyk będzie zadowolony i my też z takim w czystej podstawce rosnącym storczykiem będziemy zadowoleni. No dobra, to by było już chyba na tyle. Było o podłożu, było o kilku jego komponentach, było o zraszaniu, znowu było o podlewaniu. Było troszkę o nawożeniu. To jest właśnie cały bałagan, jaki mam teraz w kuchni. To jakaś butla. Troszkę się zmienił parapet w kuchni, bo tu chyba jakoś było inaczej jakiś czas temu. Teraz rośnie sobie juka, przeszła z salonu do kuchni, dlatego że ma tutaj jaśniej. Rośnie sobie jakieś anturium. Co jeszcze? Radermachera, taka dziwna roślina, którą moja mama zawsze nazywała pietruszką. I rosną sobie jeszcze trzy wilczomlecze z gatunku Euphorbia mili. A trzy dlatego, że tak mi się kiedyś spodobało w supermarkecie. Jeden jest kwitnący na blado czerwono. Jest sobie jeszcze Euphorbia mili, która no pięknie obsypała się kwiatami, a guzik to akurat z tego miejsca widać. Ta kwitnie na biało i jest jeszcze taka euforbia, która sobie kwitnie tam gdzieś na taki blady róż, ma fajny taki duży kwiatek. Co jeszcze? Pojawiło się coś nowego tutaj. To jest taki... Kurczę, ja muszę wziąć w łapę do światła, bo ja jestem cały szczęśliwy od momentu posiadania tej rośliny. Muchołówka. Muchołówka, jedna z roślin, na której ja mam w punkcie totalnego świra, dlatego że jest to roślina drapieżna. Muchołówkę na pewno widziałaś wielokrotnie w jakichś tam filmach przyrodniczych, czy gdzieś tam w bajce, nie wiem, o pszczółce Mai, jak Filipa chyba chciało zjeść taka muchołówka. Było coś takiego. No fajna jest dziewczyna i widać tutaj ona... No coś tu sobie złapała, nie najpiękniej to wygląda, ale straszny żarłok z niej, on tak łapie te muchy. Wow, strasznie łapię te muchy. Dobra, kończę. O muchołówce zrobimy jakiś filmik jeszcze w późniejszym terminie, a na razie, pa. No i co? No i lecham życzę ci powodzenia w uprawie twoich storczyków. Nie bój się ich, naprawdę to są bardzo, bardzo łatwe rośliny. I co? Do zobaczenia. Pa. Trzymaj się.